Sławek, zobacz, mam tu takie coś. Poglądaj i jak myślisz, co to jest? Do liczenia. Do liczenia, super. A jak nazywa się to coś do liczenia? Też na ly. No. Liczydło? Liczydło. Super. I co można było liczyć tutaj na takim liczydle? No, co można liczyć? Liczyć literki. Super. Cyferki? Tak. Też? A jak myślisz, kto używał liczydła? Twoja mama? Myślisz, że mama używała w szkole liczydła? Tak. A dziadek? Ja nie mam dziadka. Mój kolega właśnie. Twój kolega, tak? A teraz zamiast liczydła na czym się liczy? Jak nazywa się to urządzenie? No, kalkulator? To jest takie liczydło nowoczesne, tak? Tak. Hania, zobacz. Dotknij, zobacz, co to jest. Jak myślisz? Możesz podotykać, poobracać, jak ci będzie wygodnie. Popatrz, widzisz? Tu ma takie... Co to jest? Jak myślisz? Co na tym można robić? Podotykaj sobie, Hania, tak ci będzie lepiej. No, z czego to jest zrobione? Z drewna. Z drewna. I tu są takie kółeczka, tak? Ponablekane na metalowe rurki, tak? I jak myślisz, co tym można robić? Widzisz, że one się tak przestawiają, nie? Umiesz policzyć, ile ich jest? Ile jest tych rządków? Tych kuleczek? Zobacz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak? I co tym można było robić? Jak myślisz? Można było coś? Liczyć. A na przykład co można było policzyć? Kółeczka. Kółeczka, tak? I jak nazywa się takie coś, na czym można liczyć? Wiesz? Tymek, jak myślisz, co to jest? Podotykaj, pooglądaj, możesz poprzewracać. Klączki na patykach? Kółeczka na patykach? A nie, myślisz... ja mówię krążki. A krążki. Jak myślisz, do czego służyły te krążki? Pewnie do liczenia. Do liczenia. Jak nazywa się taka rzecz, na której się liczyło? Wiesz może? Liczydło. Liczydło? Liczydło. No, liczydło. Jak myślisz, kto mógł używać takiego liczydła? Jakiś naukowiec? Naukowiec. A mama twoja, jak była w szkole? Takie ucznie tego używają. Mhm. A teraz na czym się liczy? Na kalkulatora. Michasia, zobacz, co to jest? Możesz sobie podotykać, pooglądać, poprzestawiać. Jak myślisz, co to jest? Co można było tym robić? Wyliczać. Super. I jak nazywała się taka rzecz do liczenia? Też na ly. Liczydło? Liczydło. Super. I co można było na tym liczyć? Jak myślisz? Zadania. Zadania. Super. A kto używał liczydła? Myślisz, że twoja mama? Chyba tak. I kto jeszcze? Chyba tato też. Dobra. A teraz zamiast liczydła to na czym liczymy? Na telefonie. Albo? Tablecie. Tymek, popatrz. Zobacz, jak myślisz, co to jest? Możesz dotknąć, poukładać. Liczydło. 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 I do czego to liczydło służy? Do liczenia. I co można na nim liczyć, Tymek? Na przykład zęby. Na przykład zęby. I co jeszcze? Koła. Koła, super. A ty masz liczydło? Nie mam. A chciałbyś mieć? Tak, ale kiedyś miałam, już nie mam. A myślisz, że liczydło się przydaje? Tak.